Ostatni mecz reprezentacji Polski był tak cholernie świetny, do tego stopnia, że stwierdziłem, że biorę sprawy w swoje ręce. Prosiliście, moi drodzy, o to pod ostatnim odcinkiem, gdzie w podobny sposób rozwijaliśmy piłkarsko kraj potęgi futbolowej, jaką jest San Marino. My jeszcze na tym poziomie nie jesteśmy, ale chyba pomału się tam zbliżamy, więc żeby tego uniknąć, dzisiaj na tapet bierzemy reprezentację Polski. Jak widzicie w tym momencie, objąłem sobie za klub mistrza Polski Jagiellonię, spokojnie. Ja do żadnych innych klubów w Polsce naprawdę nic nie mam. Ja nawet tej polskiej piłki klubowej nie śledzę. Natomiast na dzisiejszy odcinek cel jest prosty. Po pierwsze, chcemy znaleźć utalentowanych polskich zawodników, którzy będą mogli wzmocnić naszą reprezentację na pozycjach newralgicznych. I od tego sobie w tym momencie zaczniemy. Ten scout jest naprawdę genialny. 5 na 5, pan Pawłowski powinien sobie jak najbardziej poradzić. I szukamy juniorów na pozycję przede wszystkim środkowego pomocnika defensywnego, bo tam mamy naprawdę największe problemy. Oczywiście na początku, bo na innych pozycjach też tych zawodników będziemy szukali, ale to, co tak naprawdę najważniejsze, to to, że będziemy chcieli w tej naszej symulacji dzisiaj również reprezentację Polski objąć. Czy to nam się uda do końca, nie wiemy niestety. No bo jak dobrze wiecie, w FC25 nie można tak po prostu sobie objąć reprezentacji, zatem symulujemy. Na razie czas, czekamy na pierwszy raport za tą naszą młodzież i zobaczymy, czy tutaj będą naprawdę piłkarze z jakościowym potencjałem. No na ten moment oczywiście ta piłka klubowa nas interesować za bardzo nie będzie. Przechodzimy do 1 sierpnia, bo wtedy powinniśmy dostać pierwszy raport za naszych juniorów. No i mamy te pierwsze raporty. Zobaczmy na poszczególne potencjały. Tutaj Maksymilian Malinowski. Jako środkowy pomocnik wygląda nawet nie najgorzej. Potencjał na maksymalnie 94. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało oczywiście dalej, bo często te potencjały spadają w międzyczasie. No i tak poza tym, to tutaj za bardzo wartościowych piłkarzy nie ma. Oczywiście, no nie będziemy. Jak w przypadku rozwijania San Marino brali wszystkich, bo to nie ma żadnego sensu. Bierzemy raczej piłkarzy, którzy po prostu będą mogli w dłuższej bądź krótszej perspektywie czasowej zadebiutować. Zatem na razie resztę tych zawodników sobie po prostu odpuścimy i symulujemy dalej. Jak pojawi się wreszcie oferta od PZPN-u albo wreszcie jakiś doskonały junior, to oczywiście, że wam to pokażę. Ale na razie nie ma nad czym się tutaj rozdrabniać. No i ten drugi miesiąc dostarcza nam prawdopodobnie zawodnika, który może na dobre za parę lat zacementować pozycję defensywnego pomocnika w kadrze, czyli pozycję, z którą mamy największy problem. Marek Bąk. Potencjał od 73 na 94. Tak się tym podnieciłem, że nie sprawdziłem innych zawodników. No jest jeszcze Bogdan Bąk. Ciekawe, czy to jest jego starszy brat. Chyba tak. No też go możemy podpisać, bo ten potencjał wygląda no niesłabo. Bartek Wawrzyniak. No chłopaku, ty możesz być lepszy od swojego odpowiednika z tym samym nazwiskiem. Co prawda, będziesz grał po drugiej stronie. Podobnie jak Mateusz Pawłowski, którego też podpisujemy i naprawdę wygląda to już nie najgorzej. Myślę, że w tym momencie możemy też nieco zmienić te nasze wytyczne, zatem przerywamy scoutingu pana Pawłowskiego i za chwileczkę będziemy zmieniali pozycje, na których będziemy chcieli się skupić. Z tego co widzę, no to na razie nie dostajemy żadnej oferty reprezentacyjnej, nie mówiąc już o reprezentacji Polski. No oby to się kiedyś pojawiło, bo naprawdę nie chcę, żeby ten odcinek był wtopą. Tych odcinków z tej miniserii będzie kilka, bo na pewno dzisiaj nie łykniemy całych 15 sezonów. Dzisiaj głównie skupimy się na pozyskiwaniu nowych perełek i pan Pawłowski po prostu poszuka w tym momencie zawodników, no oczywiście, że z Polski. Tylko tym razem skupimy się na lewym obrońcy i na skrzydłowych, bo według naszego selekcjonera my z tymi skrzydłami mamy też problem. Zresztą ze stoperami jest podobnie, więc nie wiem w sumie, czy jest jakaś pozycja w polskiej kadrze, gdzie problemów nie ma. No może poza napastnikiem, ale wiemy, że temu napastnikowi nie potrafimy ostatnimi czasy dogrywać żadnych piłek. Nie no, zaraz się okaże, że w tej reprezentacji będą grali sami zawodnicy o nazwisku Bąk. To jest trzeci z rodziny Bąków, który jest po prostu niesamowity. 77 potencjału jako minimum, maksymalnie 94. 17 lat, lewy obrońca, wartość rynkowa prawie 1 000 000 euro. No kurde, podpisujemy go, a czy ktoś jeszcze tutaj wygląda ciekawie? Filip Wilk, zapraszamy. Łoj, kolejny z Wilków. Robimy swoją batachę, prawy skrzydłowy z potencjałem 83, 94, 15-latek warty 800 000 euro. Ja muszę zwolnić tych niepolskich juniorów, bo po co nam tak naprawdę oni, żeby można było teraz kolejnego z Wilków dodać do naszego składu. Swoją drogą trochę to jest smutne, że tak mało nazwisk jest w tej bazie, bo Damian Bąk, Bogdan Bąk, Marek Bąk, Filip Wilk i jeszcze jeden Wilk czeka na dodanie. Jest to dość mało urozmaicone, ale oczywiście piłkarza z takim potencjałem no po prostu musimy podpisać. W polskich realiach takich zawodników przegapić po prostu nie można. Okej, pojawiają się pierwsze oferty od reprezentacji. Co prawda od Argentyny, więc no niekoniecznie jest to w naszym temacie, ale okazuje się, że być może naprawdę będziemy w stanie w miarę szybko dostać
dostać też ofertę od reprezentacji Polski. Bałem się, że biorąc drużynę tak nisko ocenioną jak Jagiellonia, no tutaj bez żadnego pstryczka w nos do fanów Jagiellonii, po prostu tak jest, że w skali FIFA w FC25, no ta Jaga nie wygląda najmocniej, że my tych ofert po prostu dostawać za bardzo nie będziemy. Ale mam nadzieję, że to się oczywiście w najbliższym czasie zmieni. Symulujemy do kolejnego scoutingu. Stoper z wysokim potencjałem by nam się przydał, żebyśmy mogli zamknąć nasze poszukiwania, ale Pawłowski też wygląda całkiem przyjemnie. Wawrzyniak, no na razie z twoich usług nie będziemy korzystać, no i Damian Pawłowski, on może zostać nadzieją polskiej reprezentacji. Tylko ten overall w tym momencie będzie dość niski, bo jego wartość wynosi 220 tysięcy euro. Zatem tak naprawdę przez ten pierwszy sezon jedyne co nam pozostaje, to czekać na ofertę od reprezentacji Polski. Ja będę sobie skipował tak miesiąc po miesiącu, żeby tego nie przegapić, i jak tylko tą ofertę dostaniemy, to oczywiście z miejsca będziemy ją akceptowali. I moi drodzy, mamy to! Nie trzeba było czekać aż tak długo. Polski Związek Piłki Nożnej, nas jako tutaj Siemieńca oczywiście, no bo nie zmieniałem tego menadżera, decyduje się zaoferować nam ofertę właśnie kontraktu. Oczekiwania, jakie ma Polski Związek Piłki Nożnej, są naprawdę mocne, bo na Mundialu mamy osiągnąć ćwierćfinał, na Mistrzostwach Europy również ćwierćfinał, ale będziemy mogli wreszcie mieć realny wpływ na tą reprezentację, będziemy mogli również powoływać naszych tutaj skautowanych zawodników, więc wszystko układa się po prostu perfekcyjnie. A jeżeli chodzi o tą naszą młodzież, no to niektórzy zawodnicy zaczynają robić naprawdę postępy. Potwierdzamy rolę dla Damiana Bąka. Czekamy na jego dalszy rozwój. Oczywiście na razie nie będę mu zmieniał tych ról, ale później trzeba będzie te wszystkie statystyki nieco wypośrodkować, żeby nie byli to zawodnicy grający tylko i wyłącznie w jednej płaszczyźnie, ale już mi się to podoba, bo zaczynamy naprawdę tutaj się rozkręcać. Nie ma co czekać, zobaczmy, kiedy my pierwsze mecze reprezentacyjne będziemy rozgrywali, moi drodzy, to będzie dopiero w marcu. Towarzyskie spotkania z Irlandią Północną i z Islandią, także to będzie okres na testowanie zawodników. Nie mogę już się tego doczekać. Ciekawe, czy tutaj w ogóle są rozgrywane jakiekolwiek eliminacje w tym momencie, gdzie ja to mogę sprawdzić. Pewnie tutaj, ale z tego co się orientuję, to chyba do Mistrzostw Świata eliminacji niestety nie ma. No inne tutaj turnieje za bardzo nas nie interesują, no i tak, nie ma żadnych rozgrywek międzynarodowych. Zatem prawdopodobnie aż do przyszłego roku będziemy grali na starcie tylko i wyłącznie spotkania towarzyskie, ale może to i dobrze. Zatem symulujemy oczywiście dalej. Kontrakty nas totalnie w tej Jagiellonii nie interesują. Nie skupiamy się na piłce klubowej. Gdyby dało się tylko objąć stanowisko selekcjonera, to z pewnością dawno bym to już zrobił, ale wiecie, że tego się oczywiście nie da w FC25 uzyskać. Czas zatem, abym pokazał wam wreszcie, jaki mam pomysł na tą reprezentację. Wracamy do klasyki, może nie jest to 4-4-2, ale 4-5-1. Z Bielikiem jako defensywnym pomocnikiem, no damy mu szansę po tym kontrowersyjnym wywiadzie. Na razie jak każdy selekcjoner mamy kartę przetargową, że może nie być wyników, bo my szukamy tylko i wyłącznie na ten moment rozwiązań. Nasi zawodnicy z Akademii jeszcze są za słabi, jeszcze, na to żeby powołanie dostać. Ale tak stworzona jedenastka wydaje mi się, że jest naprawdę fenomenalnym pomysłem na grę dla naszej drużyny narodowej. Jeżeli chodzi o innych piłkarzy, którzy w tej kadrze się jeszcze znaleźli, no to tak to teraz widzicie, jak to wszystko wygląda. Czas zatem, moi drodzy, na debiut z Irlandią Północną na wyjeździe. Najbardziej jestem ciekaw tego, jak ta defensywa będzie się sprawowała. Rezygnujemy z Bednarka, który może nie jest do końca problemem. Dalej zastanawiam się, czy Dawidowicz, czy on ma grać w pierwszym składzie. Damy szansę w tym pierwszym meczu Dawidowiczowi, ale na pewno obrońca Hellasu Verona nie będzie kapitanem tego zespołu. Oczywiście Robert Lewandowski opaskę w tym momencie przejmuje. No i zobaczmy, czy zmiana formacji pomoże tej drużynie. Gramy z rywalem o wiele słabszym niż Portugalia. Wygrywamy 2-1. Bramka Szymańska, bramka Kesha, która też była bardzo ważna, jeżeli chodzi o ceny. Nasza defensywa, Dawidowicz? Najlepszy ze wszystkich, okej. Bielik sobie niestety do końca nie poradził, podobnie zresztą jak Slisz. No i tutaj mamy rzeczywiście problem, więc na tych pozycjach być może będziemy potrzebowali nieco większych zmian. To nie jest tak, że ja chcę w tym momencie już Slisza po jednym meczu odpalić za słaby występ, ale wiecie jak jest. Najważniejsze jest to, że w pierwszym meczu wygrywamy, no naprawdę, dobrym spotkaniu, patrząc nawet na statystyki. A w drugim spotkaniu towarzyskim postawimy już nieco na inny skład. Do bramki, do klatki wskoczy Marcin Bułka. Za Dawidowicza damy właśnie
właśnie Jana Bednarka. Frankowski zagra na prawej stronie defensywy, bo chce zobaczyć, czy Skóraś przypadkiem nie będzie dawał więcej właśnie w ofensywie niż Franek. No bo wiemy, że to nie jest piłkarz znany z niesamowitych rajdów ofensywnych. No i za tego Bartka Slisza chyba po prostu wprowadzimy Kacpra Urbańskiego. Ja wiem, że to nie do końca jest jego pozycja, ale Kacper, mam nadzieję, że sobie z tym wszystkim poradzi. No za Bielika za bardzo nie ma kogo wsadzić, chyba że tego Slisza sprawdzimy na szóstce. Dobra, możemy tak w sumie zrobić. Chcemy testować tych zawodników. Na razie żadnych nowych twarzy jeszcze nie ma, bo jest na to za wcześnie, a z Islandią przegrywamy. O cholera jasna, oceny zawodników dramatyczne. Zalewski 4,9. Bielik po wejściu na boisko został jednym z najlepszych piłkarzy. Zieliński jako jedyny zagrał na dobrym poziomie. Obrona bez Kesza, bez Dawidowicza wyglądała po prostu fatalnie. Zatem ci piłkarze prawdopodobnie będą dalej podstawowymi zawodnikami. A najlepsze jest to, że z przebiegu tego spotkania mieliśmy po prostu dużo więcej sytuacji, bo aż 8 do 2 w tych sytuacjach Slisz znowu sobie nie poradził. I z tego co widzę, to jest dziwne bardzo, ale to były ostatnie spotkania reprezentacyjne, jakie mamy w tym sezonie? Chyba tak, więc możemy spokojnie przesymulować do jego końca. No to kończymy pierwszy sezon zmagań naszej reprezentacji Polski. Na tabelę Ekstraklasy oczywiście nie patrzymy. Bilans na ten moment, jedno zwycięstwo i niestety jedna porażka z Islandią, która bardzo bolała. Ale miejmy nadzieję, że w tym nowym sezonie będzie dużo, dużo lepiej. Moi drodzy, chodzę od razu do naszych juniorów i tutaj naprawdę jest fenomenalnie. Potencjał Dariusza Wilka to jest no po prostu na nowego Leo Messiego, nie? 93 do 94, za dużego rozstrzału nie ma, cholera. Przenosimy go do drużyny seniorskiej, tak samo pan Malinowski. Również wygląda doskonale jak na nasze warunki i Pawłowski. No kurczę, do seniorów panowie, zapraszamy serdecznie. No i oczywiście ustawiłem drużynę tak, żeby ci nasi młodzi grali jak najwięcej, bo to jest dla nich w tym momencie najważniejsze. Myślę, że takiego Malinowskiego, jako że Slisz się nie sprawdził, będzie można powołać już na najbliższe zgrupowanie. Tylko pytanie, kiedy takie w tym drugim sezonie będzie miało miejsce? To jest też sezon, w którym będą Mistrzostwa Świata, no i pierwsze zgrupowanie jest oczywiście we wrześniu, gdzie przed nami mecz z Nową Zelandią, mecz z Hiszpanią. Ale to co najważniejsze, w tym odcinku zobaczymy jeszcze Mistrzostwa Świata w naszym wykonaniu, bo chyba to jest tak zrobione, że każdy ma tak czy siak automatyczną kwalifikację na te mistrzostwa. Mam nadzieję, że tak i że tutaj żadnego błędu nie ma. Zatem czas na trzeci mecz naszej reprezentacji za naszej oczywiście kadencji. Tym razem gramy z Nową Zelandią i tutaj chciałbym przetestować coś innego niż 4-1-4-1 na te słabsze ekipy, no bo umówmy się, że Nowa Zelandia to nie są hegemonii futbolu. Dlatego też ja bym chciał zagrać taką formacją dość egzotyczną dla naszej piłki, jaką jest 4-3-3 ofensywnie. Sebastian Szymański, jak on się rozwija, cholera jasna, no nie możemy ignorować takiego zawodnika, dajemy go do składu. W środku pola w tym meczu zagra ten Malinowski, ja wiem, że on się może spalić, ale z drugiej strony, jak on ma gdzieś pokazać jakość, to właśnie w takim spotkaniu. No łatwiejszego meczu na przetarcie mieć raczej nie będzie. Obronę zostawiam w zestawieniu Piątkowski i Dawidowicz, bo to do tej pory wyglądało nawet nie najgorzej. Cash na prawej stronie oczywiście. I tak w sumie dochodzę do wniosku, że pomału warto byłoby szukać również młodego napastnika w naszej Jagiellonii do szkółki, bo Robert Lewandowski z całym szacunkiem za długo już raczej nie pociągnie. I wiecie co? Jak się bawić, to się bawić. Na prawym skrzydle Kacper Chodyna. Damy mu zagrać po prostu, bo on w Ekstraklasie pokazywał się z dobrej strony. Były zresztą głosy o tym, że w rzeczywistości również ma dostać powołanie. Zalewski niekoniecznie będzie grał na swojej pozycji. A, ten kapitan, cholera jasna, muszę to zrobić zaraz z pozycji głównego składu, bo no sorry Dawidowicz, ale ty do opaski masz jeszcze naprawdę daleko. No i zobaczmy, czy takim składem wygramy spotkanie z Nową Zelandią. Proszę, tak jest. 3 do 2. Urbański z premierowym trafieniem dla reprezentacji Polski. Gol Zalewskiego, gol Piątkowskiego wreszcie. No i jestem zdania, że chyba znaleźliśmy duet obrońców, który w tej kadrze będzie mógł grać przez najbliższe kilka lat, bo przynajmniej w meczach ze słabszymi rywalami i Piątkowski, i Dawidowicz prezentują się z naprawdę dobrej strony. Zalewski zagrał na nie swojej pozycji mecz życia. Tak naprawdę jedyny piłkarz, do którego można mieć pretensje, to Cash i... no nie no, nawet do Chodyny czy Szymańskiego, który zeszli, nie można mieć, bo zagrali całkiem przyzwoite spotkanie. Meczu z reprezentacją Hiszpanii wyjdziemy już nieco innym składem, jak i w ogóle taktyką, bo tą naszą bardziej defensywną. Dam na ławkę tego Benedyczaka, bo liczę, że komputer da mu po prostu zadebiutować. Jako że Kiwior w poprzednim spotkaniu się nie sprawdził, to dość na głęboką wodę wrzucimy w tym meczu Karbownika. Też nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale patrząc na to, że Kiwior w meczu z reprezentacją Nowej Zelandii nie zagrał najlepiej, no to czego mamy oczekiwać?
oczekiwać po spotkaniu z reprezentacją Hiszpanii. O zgrupowanie już naprawdę uznaję za plus, bo zadebiutował jeden z naszych wychowanków, bo znaleźliśmy nowe ciekawe postacie na prawą stronę jak Chodyna, czy chociażby Zalewski znowu zaczyna odpalać, ale ten mecz może pokazać nam naprawdę wiele pod kątem tego, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój naszej reprezentacji i przegrywamy 3-1 Bielik z bramką. Ferran Torres też pakuje 2 gole. Zatem dochodzę do wniosku, że być może na te mocniejsze ekipy będziemy musieli grać piątką z tyłu, ale nie wiem, czy to do końca nam służy, bo doskonale pamiętamy, jak ta piątka funkcjonowała do tej pory, ale w tym spotkaniu poza Bielikiem, który wyrasta teraz na faworyta do gry na środkowej pomocy defensywnej, nikt z naszych piłkarzy nie zagrał na przyzwoitym poziomie. No po prostu nikt. Ja sobie symulowałem i w ten sposób dochodzimy do kolejnego zgrupowania naszej reprezentacji. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy niestety nie sprawdzili się na poprzednim zgrupowaniu, no to Kacper Chodyna. Może i ten debiut zaliczył, ale ten mecz z Hiszpanią pokazał, że na razie to raczej nie jest piłkarz do gry w pierwszym składzie. Więc Kamiński zawita znowu w reprezentacji, bo on może grać na prawej stronie, ale tak naprawdę kosztem na przykład Kozłowskiego my możemy już w tym momencie wysłać pierwszy sygnał do naszych juniorów, bo na prawym skrzydle mamy gościa przecież, który zapowiada się fenomenalnie, a na dobrą sprawę może zagrać na dwóch pozycjach z boku boiska. Mówię tutaj oczywiście o... czekajcie, dajcie mi go znaleźć. Mam na myśli tutaj oczywiście Damiana Pawłowskiego, także Kozłowski, sorry, na razie sobie od kadry odpoczniesz. Jako że gramy ze Szwecją i Rumunią, to też dostanie szansę Benedyczak, na pewno. On chyba zresztą może grać też jako napastnik, więc na pewno będziemy go sobie sprawdzać. Ciekawszych piłkarzy nam się jawi. Jest Michael Ameyo, który czyni kolejne postępy i w sumie można byłoby dać mu szansę. Dlaczego by nie? I na stopera w sumie wypadałoby powołać wreszcie Walukiewicza, bo jakoś dość szybko przyszło nam zrezygnować z tego piłkarza. No i jako, że to jest chyba ostatnie zgrupowanie w tym roku kalendarzowym, w kolejnym oczywiście, 2026 już, będą rozgrywane Mistrzostwa Świata. Zatem znowu ja wrócę do tego 4-3-3, bo ta reprezentacja w tym ustawieniu naprawdę mogła się podobać. Tutaj zresztą możemy wykorzystać pełen potencjał naszych zawodników i skoro ta szóstka taka typowa u nas, to nie jest najmocniejsza, bo na tej pozycji jako jedyny w miarę wyróżniał się Krystian Bielik, to myślę, że na takie spotkanie ze Szwecją można spokojnie wyjść tym zestawieniem. Defensywa się nieco zmienia, według mnie na lepsze, bo jest Kiwior na swojej naturalnej pozycji, jest Skarbownik, który no może nie miał najlepszego wejścia do drużyny po przerwie od powołań, ale jednak jest Piątkowski. Ja oczywiście znowu muszę kapitana ustawić właściwego. No i debiut w tym meczu zaliczy również Pawłowski. Tutaj moglibyśmy skorzystać z Kamińskiego, ale nie, na razie damy zagrać naszemu juniorowi, a w następnym meczu zamiast Zalewskiego na lewej stronie zobaczymy Benedyczaka. Czy ten skład poradzi sobie z reprezentacją Szwecji? Mamy remis, czyli na razie mamy 2 zwycięstwa, 1 remis i 2 porażki za naszej kadencji. Oj, no powiem wam, że w tym momencie chyba zaczynam rozumieć selekcjonera, bo na środku obrony naprawdę jest duży problem z zawodnikami do gry. Coraz bardziej natomiast przekonuję się do tej formacji 4-3-3, bo po prostu mam wrażenie, że tutaj możemy bardziej wykorzystać w pełen potencjał naszych zawodników. Znowu wiem, że to jest inne zestawienie linii defensywnej, ale naprawdę ja muszę szukać tych rozwiązań, bo zaraz będą Mistrzostwa Świata i zaraz możemy mieć naprawdę problem, a to jest kolejny remis, ale Benedyczak pokazuje się z doskonałej strony, zdobywa bramkę. Obrona poza Bednarkiem w sumie wyglądała dobrze, no daliśmy mu szansę, bo w poprzednim meczu Janek jak wszedł, to zaprezentował się nie najgorzej. Nie wiem, dlaczego on tutaj wyszedł z opaską kapitana, nie zabijajcie mnie za to. I tak naprawdę największym przegranym tego zgrupowania może być Karbownik, który po prostu, no znowu w poprzednim meczu nie dojechał i Kiwior na tej lewej stronie paradoksalnie był najlepszy. Jednak nieco się chyba niestety pomyliłem, bo mamy jeszcze jedno zgrupowanie w tym roku i przystępując do niego, mam już naprawdę w miarę wyklaryfikowany pierwszy skład. Ta trójka z przodu z Benedyczakiem, Lewandowskim i Zalewskim wyglądała w ostatnich meczach naprawdę przyjemnie, ale w razie W mamy tutaj jeszcze chociażby Kamińskiego, Skurasia, Rece nawet, chociaż Rece to bardziej powołałem pod kątem sprawdzenia go na lewej stronie defensywy. Tak, bo dalej szukamy perfekcyjnego ustawienia w środku, dlatego też na zgrupowaniu pojawił się Ariel Mosur, pojawił się również Mike Nawrocki. Tych piłkarzy będziemy chcieli sprawdzić. Dawidowicz na razie pracuje sobie na to, żeby na zbliżający się turniej mistrzowski niestety nie pojechać. Pawłowski oczywiście jako zmiennik na prawe skrzydło jak najbardziej wydaje się być już świetnym wyborem. Urbański tak samo na dziesiątkę. No i ten Malinowski, który odkąd zadomowił się w tej reprezentacji, to zaczyna grać całkiem nie najgorzej. Takie zestawienie użyjemy w najbliższych meczach reprezentacji. Gramy znowu z Nową Zelandią, więc czas na rewanż.
tym zespołem w kolejnym meczu towarzyskim. No i zobaczmy, czy takie ustawienie może być naszym wyjściowym. Najbardziej patrzę na pozycję lewego obrońcy i środkowych obrońców. Reszta nawet sobie ostatnio radziła. Ocie, panie. My przegrywamy z Nową Zelandią. Cholera jasna. I to ja nie rozumiem tej reprezentacji, naprawdę. Ależ są problemy. Nawet ciężko jest po tym meczu jakiekolwiek wnioski wyciągnąć, bo tutaj dosłownie nikt nie zagrał dobrze. No defensywy dalej nie mamy. No dobrze, na mecz z reprezentacją Finlandii wychodzimy już nieco innym składem, ale tą samą formacją. Jeżeli ona się dzisiaj nie sprawdzi, to chyba jednak zwątpię w ten kierunek taktyczny. Wygrywamy 3-2. Szalone spotkanie. Zieliński, bramka, Szymański 2. Ale znowu to nasza defensywa. Chyba nie wyglądała najlepiej, chociaż Ariel Mosur zagrał naprawdę fenomenalne spotkanie. Czego nie można powiedzieć o Kiwiorze. Tego nie można powiedzieć również o Piątkowskim, który wszedł z ławki. No i chyba Ariel Mosur wygrał sobie miejsce w szerokim składzie reprezentacji tym meczem. Swoją drogą, to też był doskonały mecz naszego młodego Pawłowskiego. 7-0 ocena ogólna. Czas na ostatnie. W tym sezonie zgrupowanie reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata. Jeżeli chodzi o drużynę, tutaj mam nadzieję, że po raz ostatni i definitywny zmieniamy koncepcję nieco taktyczną, bo będziemy grali jednak z typową szóstką, bo Bieli naprawdę na początku tej naszej symulacji pokazywał się całkiem z dobrej strony. Do pierwszego składu wchodzi również Mosur, który mam nadzieję, że będzie zbawieniem dla naszej linii defensywnej. Kiwior na tej lewej stronie chyba paradoksalnie radził sobie lepiej niż na środku. I tak naprawdę jedyne, gdzie jeszcze mogę szukać jakichś eksperymentów w tym składzie, to jest środek obrony. Z całej reszty mogę być zadowolony. Kadra, jak widzicie, też jest bogata w zawodników rezerwowych, którzy mogą coś pozmieniać. Tylko żeby te moje słowa miały sens, musimy w tym momencie wygrać z reprezentacją Ukrainy. Już nie ma miejsca na zabawę. Za pół roku niecały mundial. No i zobaczmy, wygrywamy 2-0. No postawiłem na tego Benedyczaka i powiem wam, że to się opłacało, bo chłop gra spotkanie życia, a generalnie ta obrona, ten Mosur, on w tym momencie jest kandydatem do gry w pierwszym składzie na mundialu, naprawdę. A jakbyśmy jeszcze potwierdzili moje słowa sprzed chwili w meczu z Argentyną, w meczu z Mistrzami Świata, to już w ogóle będzie przezarąbiście. Czy to będzie skład, którym zagramy na Mistrzostwach Świata? Bo wreszcie w tej reprezentacji sytuacje zaczynają się klarować. A jakby to powiedzieć, nie chcę rozpocząć pompowania balonika przed mundialem, ale w ostatnim meczu przed tymi Mistrzostwami Świata wygrywamy 2-0, cholera jasna, z Argentyną, grając przezajebisty mecz. W obronie perfekcja, Piątkowski, Mosur, to jest współpraca, która, myślę, zamknie nam debatę na środku obrony na najbliższe kilka spokojnych lat. Zakasam rękawy i czekamy na Mistrzostwa Świata. No i moi drodzy, mamy ten moment. Znamy wszystkie grupy na tym mundialu. Co prawda nie do końca to jest realistyczne, no bo jak dobrze wiemy, trzy drużyny z Europy w jednej grupie grać nie mogą. Tak samo mamy chyba system nawet nie z 8, a z 6 grupami. Nie wiem dlaczego tak, ale no dobra, niechaj będzie. Jeżeli chodzi o grupę A, Francja, Anglia, Ukraina, Nowa Zelandia. W grupie B, Niemcy, Szkocja, Katar, Meksyk. Grupa C, Włochy, Czechy, Walia, Maroko. No i grupa D, czyli nasza grupa na tych mistrzostwach. Powiem wam tak, naprawdę jestem nabuzowany po tym, co pokazała ta reprezentacja w ostatnich meczach towarzyskich przed tym turniejem. Gramy z Ganą, z Irlandią Północną, Hiszpanią, więc no wyjście z drugiego miejsca nie powinno być problemem. A mam wrażenie, że przy takiej formule rozgrywek, no nawet na pewno, tutaj muszą też wychodzić drużyny z miejsc trzecich. No bo jeżeli nie, jeżeli tylko dwie drużyny miałyby wychodzić, to byłoby zaledwie 12 drużyn w rundzie pucharowej, więc to jest na pewno niemożliwe. No dobra, zobaczymy w pranie, jak to będzie wyglądało. No to się wiąże oczywiście z tym, że niestety Kanadyjczycy z Electronic Arts nie mają praw do samych Mistrzostw Świata, więc teraz ten format musiał się nieco zmienić, żeby nie było, że podwalili coś, na co nie mają licencji. Niemniej, to jest mundial, to są Mistrzostwa Świata i w jakiejkolwiek formie by one nie były, oj, będzie się działo. 19 maja zostajemy poproszeni o wysłanie powołań właśnie na ten turniej. Powiem wam tak, ta kadra w takim zestawieniu naprawdę mi się podoba. Ja tutaj chyba żadnych zmian szukać nie będę. Ci zawodnicy się rozwijają, mamy wreszcie dobrą formację. Na szczęście też omijają tych zawodników kontuzje. Obrona wreszcie jest ogarnięta. Pytanie tylko, jak ten Bielik, no też wygląda nie najgorzej, a w razie W tutaj mamy zmiennika w postaci Szymańskiego, więc de facto każda pozycja jest doskonale obstawiona. Dwóch naszych wychowanków na ten mundial pojedzie, mianowicie Malinowski i Pawłowski. No na ten moment to jeszcze nie są piłkarze, którzy mogą zmienić jakoś diametralnie oblicze tej kadry, ale w przyszłości na pewno już tak. W tym odcinku jednak skupiamy się jeszcze na tym mundialu, powołujemy taką kadrę na ten turniej. No i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Ja już symuluję do tego pierwszego spotkania z Irlandią. Dla Roberta
Roberta Lewandowskiego. Ten turniej prawdopodobnie będzie ostatnim w karierze piłkarskiej. Już tylko 84 punkty overalla u naszego kapitana, ale liczę na to, że będzie wspierany przez tych naprawdę doskonałych zawodników. Jeżeli chodzi o kadrę meczową, bo tutaj musimy niestety pewnych zawodników odesłać na trybuny, tutaj nie ma co zmieniać. Takim składem wychodzimy na pierwszy mecz mundialu, który normalnie rozgrywany będzie w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Tutaj no, stadion dość taki, powiedziałbym, mało mundialowy, ale okej. No i mamy prezentację. Północna Irlandia chyba po raz pierwszy, nie wiem czy nie od czasów gry George'a Besta w tej kadrze, gra na mundialu, czyli od lat 60. i 70., ale mam nadzieję, że my dzisiaj zgotujemy im bardzo niemiłe powitanie z tym turniejem po latach, bo my chcemy na tym turnieju spełnić nasze marzenia. Cel minimum, wyjście z grupy. Cel, jaki postawił przed nami Polski Związek Piłki Nożnej, to ćwierćfinał. Nie wiem, czy da radę się osiągnąć, ale oczywiście nikt nam marzyć nie zabroni. Zaczynamy od prezentacji, od hymnów, chociaż z tego co widzę, to hymny chyba nie są grane, to też ciekawostka. Zaczynamy! Wielkie widowisko, pierwszy mecz na mundialu, do boju biało-czerwoni. Zieliński, no był rykoszet, ale łapie piłkę Peacock. Lewandowski, no niestety podobnie jak w kadrze na co dzień, osamotniony troszeczkę z przodzie. Na razie ten mecz nie obfituje w zbyt dużą liczbę sytuacji, ani z jednej, ani z drugiej strony. Mam nadzieję, że w końcu rozkręcimy się, no bo Irlandia naprawdę, jeżeli chcemy myśleć o czymś więcej niż tylko wyjściu z grupy, albo w ogóle myśleć o wyjściu z grupy, no to nie powinna być żadnym zagrożeniem. Ależ teraz znaleziony Charles, ale Skorupski drugi raz w tym meczu ratuje nam tyłek. W takich stuprocentowych sytuacjach niestety na razie to jest 2-0 dla Irlandii Północnej. Wycofanie, jeszcze klepka, Zieliński, zablokowany rzut rożny. I to jest szansa na to, żeby Północną Irlandię zaskoczyć, ale wrzutka dość przeciętna. Zalewski zbiera piłkę. Piotrek Zieliński w polu karnym. Dużo naszych zawodników. Benedyczak, dogranie do Zielka. Jeszcze Robert! I Peacock to obronił, nawet nie wiem jak. Oj, ależ teraz błędy, Charles, i tracimy bramkę na 1-0. Szok, po prostu szok. Rywale od 30 minuty nie istnieli na boisku, a my tracimy taką bramkę znikąd. I tak jak mocno chcieliśmy zwycięstwa, tak teraz potrzebujemy poszukać bramki na remis, bo na razie to jest tragedia, to jest dramat. Taki wynik naprawdę sprawia, że ten awans bardzo mocno się oddala. Ej, no to jest faul na czerwoną kartkę według mnie. Mało czasu do końca, Frankowski wycięty w pień, tutaj sędzia powinien zareagować, bo to było bezmyślne wejście, nawet pani sędzina, tak jest, mamy czerwoną kartkę. I to są dosłownie ostatnie minuty na to, żeby w tym meczu doprowadzić do wyrównania. O Jezus Maria, jak oni nas rozklepali, no nie gadajcie, że to będzie 2-0, to będzie koniec marzeń, koniec złudzeń, ja pier... Człowiek buduje tą kadrę, kadrę, która robi wyniki, ale przychodzi pierwszy mecz na dużym turnieju i jak zwykle jest pizda blada. A ktoś mi zaraz powie, że FC20 5 nie jest realistyczne, no starali się z tym realizmem w tym roku. A żeby było śmieszniej, następne spotkanie gramy z reprezentacją Gany. Zatem jakkolwiek to głupio nie zabrzmi, mecz o wszystko zagramy z liderem naszej grupy, z Ganą. Robię tutaj zmiany, postawimy na naszych wychowanków, może oni odmienią oblicze tej kadry. Poprzedni mecz musimy czym prędzej wymazać z pamięci i musimy zagrać naprawdę doskonałe spotkanie przeciwko Ganie, która jakimś cudem pokonała Hiszpanię w swoim pierwszym meczu. Panowie, mówię zwłaszcza do tych naszych zawodników ze szkółki, zagrajcie cholera jasna mecz waszych marzeń, po to was tutaj tworzymy jako piłkarzy, żebyście w tym momencie byli w stanie tą naszą ekipę zasilić. Ale teraz Osman, Mati Cash nie jest w stanie mu piłki zabrać. Mati, doskocz, no cholera jasna, Skorupski, to też nie była dobra interwencja. Może teraz Mati Cash rozpędza się na prawej stronie, ale przy nim już dwójka zawodników, zobaczcie jak oni szczelnie bronią. Uwaga, Salisu, no odbierzmy tą piłkę i pójdźmy z kontrą, to jest karny, nie, rzut wolny, nie, karny! Zajebiście, Moder. Mohamed Kudus, piłka na 11 metrze, to jest gol, to jest koniec naszego udziału na tym mundialu. Ale no, trzeba uczciwie przyznać, że bardziej realistycznego scenariusza na dużą piłkarską imprezę w wykonaniu polskiej reprezentacji nie można było sobie wymarzyć. Porażka z zespołem outsiderów na początku w ogóle przed mundialem, napinka, bo balonik zaczął się pompować po tym zwycięstwie z Argentyną, po czym Irlandia Północna w łeb 2-0 na dziurę, a teraz jeszcze mamy rzut karny, czyli kolejny stały podpunkt na naszych mistrzostwach wszystkich odhaczony, tym razem to Moder, podobnie jak na Euro z Hiszpanią w 2020 roku sprokurował tą jedenastkę, no i możemy pomału pakować walizki ze Stanów Zjednoczonych. Miło było, ale chyba za szybko się skończyło. Zobaczmy, jak żegnamy się z mundialem w 2026 roku, to jest remis z Hiszpanią, Zieliński z bramką, oceny meczowe
ligowe, no nawet nie najgorsze. Hiszpania dzięki temu remisowi wychodzi z grupy. Ghana, 3 mecze, 3 zwycięstwa. Niesamowita historia. Jeżeli chodzi o resztę grup na tym mundialu, no to Francuzi i Anglicy wychodzą, Meksyk, Niemcy, Czesi, Włosi, Ghana, Hiszpania właśnie, Islandia, Holandia, Portugalia, Argentyna i pewnie 4 miejsca, jeżeli chodzi o ekipy z trzecich miejsc też wyjdą. No my nie mieliśmy najmniejszych szans, żeby znaleźć się chociażby nawet na tym trzecim miejscu, dlatego to spotkanie z Hiszpanią odpuściłem. No moi drodzy, sami widzicie, jak ja teraz wyglądam. Poległem w tym pierwszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jak i subskrypcję, żeby widzieć kolejne z tej podejrzewam bardzo długiej serii, bo tego się tak łatwo pewnie nie będzie dało rady naprawić.